Serwerownia? Tak. Urządzenia elektryczne generalnie, wszystkie kable, przewody i temu podobne. O, to muszę nagrać. Takich pomieszczeń technicznych tutaj jest kilka. To jeszcze nie jest takie. Nie. To była taka mniejsza serwerownia. Podobno wyżej jest serwerownia godna uwagi. Jakbyście chcieli, to możecie sobie jeszcze na ten dalszy. Bo tam na tej drabince trochę się tak... Cicho. Tak, to jest długa z poziomu piętra. Dzieci. Czeburaszka. To jest miś z Igrzysk Olimpijskich w Moskwie w 1984 roku. To była olimpiada, kiedy nastąpił bojkot Igrzysk Olimpijskich ze strony państw kapitalistycznych i były to Igrzyska Olimpijskie bardzo ograniczone. Tak, tak. O, stołówkę. Wszyscy powtarzają, ale ja też powtórzę. Jesteśmy w miejscu stołówki. Jeszcze raz. Bardzo niebezpieczne miejsce tutaj. Trzeba uważać na każdy swój krok. Nie działa, wszystko zardzewiałe. Sięgaj głęboko do wora. A co czuję? Wielka sala komputerowa. Niewiele tutaj zostało.
Wspinamy się coraz wyżej, bo gdzieś tu ma być sterownia Dugi. Ja słyszałem, że cały komputer w Czarnobylu miał 800 chyba kilobajtów. Tak. To jest na tej zasadzie. Nie, 800 mega. 800 mega? To jest tak. Na tej zasadzie, że to był jeden komputer. To jest ta sterownia. Jak Tomek mówił, to była główna sterownia Dugi. Swego czasu w 2000 którymś roku była plotka, poszła, że jakoby Duga została uruchomiona. Ale jak może być Duga uruchomiona? Spójrzcie, tu nie ma co uruchamiać. Co by mogło przyczynić się do uruchomienia Dugi? To klimatyzacja na pewno była. Świeże powietrze do Dugi. Ej, do sterowni. No proszę. Jak pojechali, to pojechali. Taka pseudoklima lat 80. Sorry. Jedna taka mała sterownia to jest tutaj w prawo. No właśnie, to tu jest. Chodź. O, patrzysz na nie przez to okienko. Nie, to nie ta. To jest taka malutka. Ale wiesz, o którą mi chodzi? No wiem, ale kurwa nie mogę sobie skojarzyć, gdzie jest. A co oni tutaj mieli? Policja miała ten? Co? Nie, no ale człowieka. Mieli tutaj trening. Może pałowali człowieka. Jest to jakiś taki... jakiś rządowy koleś. Jego ten. Ale fajne rzeczy. Bo słuchajcie, jeżeli ja proponuję tak, odpuścić sobie to... Taka szafka była w okrąglakach była taka szafa. Ale co ona miała... A, szafka telefoniczna, tak? Tak. Ja stanę dalej i wam dobrze podświetlę to, dobra? Chcecie mieć dobre światło, już się poświęcę. Dobra, będziemy wychodzić stąd. Co robisz? Cześć Krzysiu, ja sobie nagram te transformatory. Ale tu było prądu, nie? Może nie tyle mega, co prądu. Antena potrzebowała mega, jak nie gigawatów prądu. To głównie pewnie szło z Czarnobyla.
Tu znajdowały się agregaty bezpieczeństwa, jakby w razie jakiejś awarii zabrakło prądu dla głównych urządzeń elektrycznych Dugi. Jeszcze raz powiedz, co weź tu było. Weź mi nagraj to. Weź mi to nagraj. Już? Nagrywa się? No, nagrywa się. Koniec. No powiedz, co tu było. Koniec świata. Powiedz, co tu było. To były takie chłodnie kominowe, które chłodziły wodę z tam z serweru, z tamtego budynku, w którym byłeś przed chwilą. I tam masz rury. I ta woda była pompowana, są dysze. Tam niżej były chłodnice, gdzie ta woda spadała na dół. Na samym końcu, na samym dole były zbiorniki. Te wody zbierały już ochłodzone i pompowały z powrotem do tego budynku. Nośności, wagi, prędkości i temu podobne. Tutaj uczyli się odczytywać. Tu w tym miejscu, gdzie stoi Marcin, była sfera tłumacząca, w jaki sposób to działa. To była makieta. To jest makieta, no. Było. No kurwa, teraz nie zostało. Ale ładniejsza się jest, nie? No pierdolę. Wszystko połamali. Dipolki zostały, o. Patrzcie, z jaką to było precyzją wykonane. Mega, brat, naprawdę. Brat, mega. Który ma dwie lewe ręce, bo lepiej to zrobił. Nie, bo to jest zniszczone. Nie, to jest zniszczone. Ale to było... To są pociski balistyczne, nie? Balistyczne. No, balistyczne. Jeszcze jedno takie... Znaczy nie, makieta jest na straży pożarnej. To są wszystkie rakiety, jakie Amerykanie wymyślili, żeby Związek Radziecki mógł się przed nimi chronić. Fajne to pomieszczenie. To jest... Jeden. Co? No ja bym... Pan jeda. Ja pan jeda. Sekwencje zdjęcia, bo robiłem się. To są tutaj marcy. Kaszko? Nie bądź tak drogi. Nie wiem, gdzie jest tato. Tu i tam. I na słupy, którego... Sywodnie praznik Maja w kraju radnom. Znacie ten wierszyk? Pus muzyka i grajet, a my spają. My z krasnymi foszkami idziom gulać, a ptycy w mieście z niami pajuta piać. Bieleje paru sadinokoj w tumanie moria gało bom. I tyle pamiętam, dalej się nie liczy. Bom, bom. Ale to jest chyba Gorkiego jakiś wiersz. No jak wam się podoba? Moi drodzy. To genialna miejscówka, a najlepsze jeszcze przed nami. Przed nami cała Prypeć. Tak więc najlepsze jeszcze przed nami. Szpital, gdzie znajduje się odzież strażaków, którzy brali udział w akcji gaśniczej chwilę po wybuchu pożaru w czwartym reaktorze. Tam naprawdę ostro grzeje. Tam trzeba być ubrany w kombinezony, oczywiście maski, bo tam jest nie dość, że promieniowanie, to jeszcze dużo pyłów i grzybów. Trzeba uważać na promieniowanie, bo może ci wyrosnąć trzecia ręka, trzecie oko, tutaj jak mam tą latarkę, albo może jeszcze coś innego wyrosnąć. Któż to wie? A tu spójrzcie, wejście, wyjście z tego zakładu, kołowrotek. Tu jest napisane, że wejście bez przepustki zabronione, proszę okazać przepustkę. Teraz to głównie kręcę dla mojego syna, bo to jest główna kotłownia Dugi. Spójrzcie. Tu na górze komin olbrzymi i to wygląda jak tender lokomotywy. Tu jest główna kotłownia, o piece, jeden, tam jest kolejny. Aha, i z tyłu
Kolejny, trzeci. Trzy kotły, które ogrzewały cały kompleks Duga. Wszystko jest rozprute. Kotłownia Dugi.